Szczęśliwi, którzy w miłości postępują. Drodzy siostry i bracia w Chrystusie, w Adwencie wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa. Przygotowujemy się do świętowania tego przyjścia w liturgii okresu Bożego Narodzenia. Już tylko tydzień pozostał do tego wielkiego święta. Otwieramy się również na powtórne przyjście Chrystusa na końcu świata. Pomiędzy tym pierwszym przyjściem Jezusa, a pomiędzy tym drugim, na końcu czasu, Chrystus przychodzi do nas nieustannie. Przychodzi w Kościele, w swoim Słowie, w sakramentach świętych. Ale dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam, że to my jako uczniowie Chrystusa mamy przygotowywać i poprzedzać Jego przychodzenie do ludzi. Przyszedł, przychodzi i przyjdzie. To Jego przychodzenie w Kościele my jako uczniowie Pana mamy przygotowywać, poprzedzać, bo On chce dotrzeć przez nas do wszystkich ludzi, żeby Go wszyscy przyjęli i byli jak my Jego uczniami. Takie orędzie jednoznacznie wynika z obydwu dzisiejszych czytań szalnych. To my mamy być poprzednikami Jezusa w Jego przychodzeniu do ludzi. I obydwa czytania dzisiejsze, pierwsze Ewangelię, łączy postać proroka Eliasza. Wielki prorok żył w IX wieku przed Chrystusem i po 7 wiekach, proszę sobie wyobrazić, po 7 wiekach został zapamiętany w tradycji żydowskiej i po 7 wiekach wspomina go mędrzec Syrach. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment z jego księgi. Zgodnie z tradycją biblijną, zachowaną w Izraelu, przedstawia tego proroka jako niezwykłego męża Słowa Bożego. Mędrzec używa takich słów, że jego słowo, słowo Pańskie w jego ustach płonęło jak pochodnia. I mocą tego słowa zapowiedział klęskę suszy i 3 razy sprowadził z nieba ogień, gdy karał proroków bożka Baala i 2-krotnie wysłanników króla Samarii, Ochozjasza. Obraz wzięcia go do nieba na wozie o koniach ognistych podkreśla prawdę, że przez śmierć wszedł na zawsze w nieśmiertelność Boga. Wśród Izraelitów utrwaliło się przekonanie ze względu na tak wielką jego działalność, że przyjdzie na ziemię jeszcze raz. Po co? Po to, by przygotować synów Izraela na nadejście Mesjasza. Przyjdzie, żeby ludzi przygotować na przyjście Pana, żeby pomóc im w rozpoznaniu Chrystusa. Jako uczniowie Mesjasza Jezusa, na wzór proroka Eliasza, mamy poprzedzać Jego przychodzenie do ludzi. Czasy dzisiejsze wymagają takich proroków, jakim był Eliasz. Proroków, którzy potrafiliby głosić z mocą Słowo Boga. By ich interwencje dokonywały cudów. By głoszone przez nich Słowo paliło jak ogień. Nie niszczyło, tylko otwierało ludzkie serca. Potrzeba proroków, którzy naprawdę wysoko nieśliby płonące Słowo Boże, zapalali tym słowem innych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie naśladować proroka Eliasza, ale podobnie jak on, mocą Słowa Bożego możemy dokonywać przemiany świata, promować życie zgodne z Ewangelią, zgodne z Bożą prawdą. Dlatego mędrzec gwarantuje naśladowcom Eliasza szczęście wieczne w Bogu. Mówi, że szczęśliwymi, błogosławionymi są nie tylko ci, którzy
głosząc Jego Słowo i żyjąc według tego Słowa. Oto pierwsze czytanie. I prorok Eliasz, o którym mówi Mędrzec Pański. Ale do proroka Eliasza w Ewangelii dzisiejszej nawiązują także uczniowie Jezusa. Dlaczego to czynią? Schodzą, jak słyszeliśmy, z Ewangelii z góry przemienienia i na górze przemienienia oglądali Jezusa przemienionego w chwale, a obok Niego Eliasza i Mojżesza. I dlatego schodzą z góry przemienienia, pytają Jezusa, dlaczego uczeni w Piśmie mówią o konieczności przyjścia Eliasza. W ten sposób uczniowie odwoływali się do argumentów przeciwników Jezusa, którzy odmawiali mu godności mesjańskiej. Dlaczego? Dlatego, że nie poprzedził go Eliasz, a Żydzi wierzyli przez wielki od proroka Malachiasza, że Eliasz poprzedzi przyjście Mesjasza. Skoro Eliasz nie przyszedł, no to Jezus nie jest Mesjaszem. Tak twierdzili uczeni w Piśmie. I uczniowie Jezusa pod wpływem tej wizji Eliasza u boku Jezusa i tych poglądów uczonych w Piśmie uważali, że być może tak jest. Dlatego pytają Jezusa, czy Eliasz powinien przyjść. Dlaczego uczniowie w Piśmie mówią o konieczności Jego przyjścia? I otóż w odpowiedzi, jak słyszeliśmy, Jezus potwierdza wierzenie Izraelitów, że Eliasz przyjdzie przed Mesjaszem. Ale równocześnie Jezus dodaje coś więcej. Otóż Jezus twierdzi, że Eliasz już przyszedł. Tak, w jaki sposób przyszedł? Przyszedł w osobie misji Jana Chrzciciela. To on, Jan Chrzciciel, okazał się tym nowym Eliaszem zapowiadanym. Ale Żydzi go nie poznali, postąpili z nim tak, jak chcieli. To znaczy, doprowadzili do jego śmierci. W ten sposób Jezus odwołuje się do losu Jana Chrzciciela, który ze względu na odwagę bronienia Boga, prawdy Bożej o małżeństwie, jak wiemy, został wtrącony do więzienia i Herod Antypas doprowadził do jego śmierci męczeńskiej. Oto jak wielka jest cena poprzednika Mesjasza, Jana Chrzciciela. Nawiązując do Eliasza i Jana Chrzciciela, Jezus potwierdza, że to samo spotka Jego. I z Nim uczynią tak samo, jak zechcą, jak to uczynili z Janem Chrzcicielem. I taki sam los czeka też Jego uczniów. Wpisany bowiem jest On w misję głoszenia Ewangelii, bronienia prawdy Bożego objawienia. Jeżeli Jan Chrzciciel bronił prawdy o jedności małżeństwa, o godności mężczyzny, kobiety, to dzisiejsi także obrońcy tej prawdy są skazani nieraz na cierpienia, prześladowania, a może nawet na śmierć. Jeżeli chcemy być naśladowcami Jana Chrzciciela i Eliasza, powinniśmy być gotowi na radykalne głoszenie Ewangelii, czyli dawanie świadectwo o Jezusie, o prawdach Bożych, także tych niewygodnych dzisiejszym ludziom. A więc jak mówię o godności mężczyzny, kobiety, o małżeństwie, rodzinie, o godności ludzkiego życia, od poczętego nienarodzonego dziecka po starca nad grobem, te prawdy dzisiaj są kwestionowane. Jeżeli chcemy naśladować Jana Chrzciciela, być poprzednikami Jezusa, no to nie możemy uciekać od głoszenia tych prawd. Ale warto je